Leicester jeszcze niedawno wywalczyło mistrzostwo Anglii, a następnie Lisy potrafiły być zawsze niebezpieczne dla wielkiej szóstki. Teraz zajmują 19 miejsce w tabeli, mając 25 punktów. Liga jest do wyratowania, straty do drużyny powyżej są minimalne, ale brak trenera oraz chaos, który panuje aktualnie w tym zespole, może spowodować naprawdę duże problemy. A gdyby zmienić historię, objąć drużynę przed tym sezonem i naprawić błędy, które zostały popełnione? Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Zarejestruj się z kodem Mahito. Przebudowa Lisów na życzenie oczywiście jedynego z was, więc fajnie, że piszecie w komentarzach. Będę częściej się do tego stosować. Aktualnie Lisy mają naprawdę duże problemy. Czy damy radę i ich wyratujemy przed sezonem? Czy damy radę być strażakiem przed wielkim pożarem? Czy jednak to Lisy okażą się zbyt potężne dla nas? Zobaczymy. Na początek od zarządu dostałem dwa razy mocną wpysk. Z tego powodu, że Tielemans odchodzi do Liverpoolu za bardzo duże pieniądze. I szczerze mówiąc, tak patrzyłem na to i mam, no dobra, on odchodzi, damy radę, ale że James Maddison także został sprzedany i tym razem do Manchester United, no to jest naprawdę już dosyć duży problem, bo odchodzą dwóch bardzo ważnych, kluczowych graczy. Przychodzi do nas Livakovic. Uważam, że jednym z głównych problemów tego klubu jest solidny bramkarz, który naprawdę może być jeszcze do wybicia, który może gdzieś tam się rozwinąć. Drugim zawodnikiem jest Alex Scott. Alex Scott jest świetnym wunderkidem w FM-ie, dlatego go potrzebowałem takiego zawodnika, który będzie naszym młodym Jamesem Maddisonem, który kiedyś odejdzie, ale aktualnie może być gwiazdą za sezon, za dwa. Potrzebowałem także doświadczonego, dlatego McGregor do nas przychodzi, zawodnik, który na pewno będzie ważnym elementem mojej całej układanki, zwłaszcza, że to jest zawodnik, który poszerzy nam kadrę, zawodnik, który już potrafi grać na brytyjskich boiskach, więc naprawdę będzie bardzo ważny. Adam Webster do nas przychodzi, także środek obrony jest niestabilny, dlatego potrzebowałem kogoś, kto naprawdę będzie ważnym ogniwem. No i tutaj możecie zauważyć, że pierwszy miesiąc był całkiem ok, choć ten początek nie był najlepszy, bo dwie porażki no to jednak troszkę bolą. Później Nottingham Forest jeszcze przegrano 0-1, później z Leeds 1-0, następnie remis na przykład z Liverpoolem, a następnie Crystal Palace, Arsenal, Chelsea, West Ham, świetna seria czterech meczy. Później oczywiście Southampton przegrane spotkanie, ale później w listopadzie znowu Brentford, Arsenal i City, czyli dwa bardzo ciężkie mecze dla nas i tu wygrane, to jest bardzo fajne. Tutaj oczywiście grudzień, gdzie graliśmy parę meczy towarzyskich, ale także zagraliśmy oczywiście ligę, ponieważ były mistrzostwa świata, dlatego tak zostało to rozłożone, a w tabeli jesteśmy naprawdę na fajnym miejscu aktualnie. Harrison Reed do nas przychodzi, także bardzo fajny zawodnik, bardzo utalentowany, już który ma jakąkolwiek wiedzę o angielskich boiskach, zna ten najwyższy poziom, więc będzie bardzo ważny moim ogniwem. Stefan De Vrij także do nas przychodzi, to jest zawodnik, który może być naprawdę ostoją mojej drużyny, z tego powodu, że chciał odejść, chciał się rozwinąć w innej lidze, dostał naprawdę życiową szansę, uważam, grać w Lisach, które walczą cały czas o Ligę Mistrzów, bo to jest wszystko możliwe, żeby być w top 4, a tu możecie zauważyć zawodników, którzy po kolei odchodzą, to są kwoty mniejsze lub większe, ale to są zawodnicy, którzy są nieprzydatni dla nas i tak, tu jest zawodnik nieprzydatny dla nas. Może to być dosyć sensacyjna, ale uważam, że tych dwóch zawodników po prostu nie mieści się w mojej gdzieś tam wizji tego klubu, zwłaszcza, że ja gram ustawieniem 4-1-2-1-2 dosyć defensywnie, opierając się na szybką kontrę podaniami. No i tu możecie zauważyć, jak kolejne miesiące przebiegały. Fenomenalny marzec, gdzie wygraliśmy 4 spotkania, w tym 2 w pucharze. Później, jak możecie zauważyć, wygraliśmy w pucharze z Liverpoolem na przykład, więc to nam daje awans do finału i możemy powalczyć o pierwsze nasze trofeum już w pierwszym sezonie. Oczywiście przegrane z Fulham naprawdę bolą, ale 7 miejsce to jest całkiem spoko, zwłaszcza, że gramy w pucharze z drużyną, którą nawet jakbyśmy nie dali rady wygrać, to i tak byśmy awansowali. Niestety przegraliśmy, jak możecie zauważyć, a tu jest 3 moich najlepszych graczy w tym sezonie, czyli właśnie Daka i Henacho Nori oraz Christiansen, który naprawdę był bardzo, bardzo dobry pod koniec tego sezonu i wydaje mi się, że on rośnie w siłę. A teraz sprawdzam waszą czujność i jestem ciekawy, czy aktualnie oglądasz ten materiał i czy napiszesz w komentarzu Raffaello. Oglądaj dalej. Pierwszym naszym transferem w tym sezonie jest Brennan Johnson, zawodnik młody, bardzo utalentowany, zawodnik, który może zagrać na prawym, na lewym skrzydle, OSPO, ale także na ataku, więc przy naszej formacji naprawdę będzie bardzo dobrze dopasowany. Harry Maguire, to jest zawodnik, który wraca do nas po wielu latach, to jest zawodnik, który do głębokiej defensywy naprawdę dobrze się nadaje. Chciałem mieć Anglikę za małe pieniądze, kupiłem go za 15 milionów, z tego powodu, że Manchester United chciał go usunąć z kadry, więc naprawdę wydaje
wydaje mi się, że to jest dobry, solidny zawodnik i na pewno będzie u mnie kluczową postacią właśnie na tej pozycji i będziemy mieć takich trzech całkiem dobrych zawodników. Tu możecie zauważyć, jak poszczególne miesiące wyglądały w naszym wykonaniu. Fajnie, że awansowaliśmy dalej w różnych pucharach. Oczywiście szkoda tutaj EFL, przegrany mecz, ale z bardzo ciężkim rywalem, a tutaj wyszliśmy z grupy na przykład Ligi Konferencji, co mnie cieszy, bo jednak jesteśmy klubem z Anglii, no i wypada jednak zwyciężyć ten puchar. Aktualnie zajmujemy 6 miejsce w lidze, zaraz za Tottenhamem czy Chelsea, więc cały czas walczymy o top 4. Miejmy nadzieję, że mi się to uda, choć naprawdę będzie bardzo ciężko i jestem przekonany, że w Lidze Mistrzów będzie nam bardzo, bardzo trudno osiągnąć jakikolwiek sukces. A tutaj zawodnicy, którzy musieli odejść z tego powodu, że gdzieś już nie łapali się w mojej kadrze, byli zawodnikami zbyt kontuzjogannymi lub zawodnikami, którzy po prostu byli zbyt słabi. Ale na przykład Eze do nas przychodzi, to jest bardzo perspektywiczny, ofensywny pomocnik z tego powodu, że ma 25 lat, więc jeszcze dużo przed nim. Zawodnik, który jest ukształtowany już w tej lidze, który grał, który zna tą ligę, więc naprawdę będzie ważnym elementem mojej całej układanki. No i tu możecie zauważyć, że idziemy po Puchar Anglii po raz kolejny. Dojdziemy może do finału, co by było naprawdę fajnym elementem, ale także cały czas idziemy do przodu w Lidze Konferencji. I tu możecie zauważyć, że z Wolverhampton wygraliśmy na przykład półfinał, a także pokonaliśmy tutaj Real Sociedad, więc zagramy w finale właśnie z Feyenoordem, a także zagramy finale Pucharu Anglii, co mnie bardzo cieszy, bo możemy zdobyć nawet dwa trofea. A tu możecie zauważyć, że Leicester City zajmuje 7 miejsce w tym sezonie, więc bardzo wysokie, 65 punktów, więc całkiem dobrze. No i wygraliśmy z Manchester United finał FA Cup, co mnie bardzo cieszy z tego powodu, że to jest pierwsze nasze takie poważne trofeum w tej karierze. Możemy świętować, możemy się cieszyć oraz mówić, że pokonaliśmy drużynę, która naprawdę była wysoko w tabeli, bo zajmuje 3 miejsce. Erik ten Hag naprawdę stworzył maszynkę do zdobywania bramek, a jednak pokazaliśmy, że potrafimy dobrze bronić. A tutaj mecz, który naprawdę mi bardzo zależy z tego powodu, że to są europejskie puchary. A wiemy, że te europejskie puchary muszą zakończyć się tylko w jeden sposób i to wygraną naszego zespołu 3-1. Naprawdę świetny mecz. No i dwie bramki praktycznie już na koniec kariery Wardiego, więc naprawdę mnie to cieszy, że ten legendarny piłkarz tego klubu dał radę i strzelił w tak ważnym meczu, w tak ważnym finale dwie bramki, a tutaj najlepsi zawodnicy w tym sezonie. No i Daka naprawdę 18 bramek, niesamowity sezon. Preet, który był gdzieś poza w ogóle moją koncepcją składu, nagle wyszedł i zagrał fenomenalny sezon. No i tutaj Johnson 27 bramek, po prostu potwór na linii ataku. Przed trzecim sezonem chciałem wyczyścić jeszcze szatnię, dlatego odeszło dwóch piłkarzy. Jeden to środkowy obrońca z Turcji, który naprawdę wydaje mi się, że przez 2 lata dostał swoje szanse i przez moment na nie wykorzystał tej szansy. Pereira tak samo, no i Kante do nas przychodzi, fenomenalny zawodnik, którego bardzo chciałem ściągnąć w tej karierze. Próbowałem już w drugim sezonie, zabrakło mi budżetu, ale tutaj w trzecim dostaliśmy odpowiednie pieniądze, żeby mieć właśnie tego zawodnika. Tu możecie zauważyć, że niestety na początku przegraliśmy z Manchesterem City 2-1, tacze wspólnoty, ale później naprawdę dobra seria we wrześniu, gdzie raczej tylko wygrywaliśmy. Później niestety przegrano z Tottenhamem, ale raczej i tak szliśmy powoli do przodu, zwłaszcza wygrana z Chelsea 2-0 naprawdę sprawiła euforię wśród kubicach, bo to był ten moment, gdzie wskoczyliśmy na pierwsze miejsce. Niestety później dosyć chwiejna forma sprawiła, że jednak jesteśmy na 4 miejscu w tabeli, mając minimalną stratę do Tottenhamu. West Ham jest na przykład przed nami, więc to jest bardzo zaskakujący sezon. Manchester United dopiero na 7 miejscu, no i niektóre kluby naprawdę bardzo daleko. Stąd co nas przychodzi także w okienku zimowym, to jest zawodnik, który będzie grał idealnie w moim ustawieniu na prawej obronie bądź na środku obrony, z tego powodu, że w moim 4-1-2-1-2 prawy obrońca schodzi bardzo często do środka i gra jako trzeci właśnie środkowy obrońca w ataku pozycyjnym. Dzięki temu możemy rozciągać bardziej grę, a właśnie o to mi chodziło. Tutaj naprawdę szliśmy krok po kroku i szkoda, że przegraliśmy z Chelsea z tego powodu, że naprawdę była bardzo duża szansa, żebyśmy gdzieś tam awansowali dalej. Niestety przegraliśmy też z Arsenalem, za chwilę zobaczycie ten mecz w pucharze, a tutaj możecie zauważyć, że o punkt straciliśmy szansę na mistrzostwo. Niestety, a tutaj już Liga Europy. Zagramy z Sevillą, gdzie już mogę powiedzieć, że wygraliśmy 3-2 po bardzo świetnym spotkaniu, a tutaj, jak możecie zauważyć, mecz właśnie w pucharze, gdzie przegraliśmy 3-1 z Arsenalem, takie potwierdzenie. No i w tym możemy momencie świętować.
przez to, że wygraliśmy kolejne trofeum właśnie europejskie. Ta kariera była długa, ta kariera była fajna, ta kariera wydaje mi się, że była całkiem przyzwoita. Wygraliśmy dużo w Europie, co mnie bardzo cieszy, bo Lisy naprawdę zapisały się na kartach historii. W Anglii także zrobiliśmy klub, który spokojnie może walczyć co roku nawet o mistrzostwo. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że zostawiliście łapkę w górę i widzimy się tu kolejnym razem.